Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku. Ostatnia sesja na giełdzie w tym roku. Czy będzie dobrą prognozą? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. I oczywiście tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, jak inwestuję na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. O wysłanie specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a każdego dnia po sesji na Wall Street będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami na temat tego, jak zamierzam następnego dnia zmodyfikować mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ostatnia sesja na giełdzie. Czy będzie dobrą prognozą? Tak się dzieje, że dzisiaj mamy ostatnią sesję w tym roku na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Więc to, co się wydarzy, prawdopodobnie może być dla wielu prognozą co do tego, jak w przyszłym roku będą się zachowywać indeksy giełdowe, różnego rodzaju rynki związane z ryzykiem. Więc no, dla części inwestorów, tych, którzy już teraz zakładają, że to końcówka roku, a nie początek roku będzie taką dobrą prognozą na to, co się wydarzy w następnych tygodniach, miesiącach i kwartałach, więc zobaczymy, co rzeczywiście przyniesie ta sesja, ponieważ jak widzicie Państwo na wykresie, aktywność wyraźnie zamiera, ponieważ obroty spadają. To widać po zachowaniu obrotów względem średniej. Co prawda indeksy giełdowe na warszawskiej giełdzie próbują rosnąć w ostatnich dniach, ale mając na uwadze te wydarzenia, które nas czekają w przyszłym tygodniu, czyli decyzje Rady Polityki Pieniężnej, a już mówi się o tym, że podwyżka o 75 punktów bazowych wcale nie powinna być dla rynku czymś w rodzaju zaskoczenia, a nie jest to zdyskontowane przez rynek, to jeżeli rzeczywiście takie decyzje nastąpią, a perspektywa kolejnych podwyżek stóp procentowych w końcówce pierwszego kwartału będzie miała miejsce, no to oczywiście ten czynnik rzutowałby negatywnie na wycenę polskich akcji, ponieważ już spadek od październikowych szczytów był formą dyskontowania takich skokowych podwyżek stóp procentowych, które są pewnego rodzaju szokiem dla rynku, ponieważ rynek nie jest przygotowany na to, żeby skokowo podwyższać stopy procentowe, jest przygotowany na stopniowe podwyżki stóp procentowych, natomiast nie o takiej gwałtownej skali, z jaką mieliśmy do czynienia, a tutaj perspektywy na kolejne miesiące sygnalizują, że to nie był ewenement i kolejne podwyżki stóp procentowych będą dostosowaniem do tego, żeby w szybkim tempie osiągnąć poziomy stóp procentowych, tych referencyjnych, tych benchmarkowych, które nie były widziane już od wielu lat. A to oczywiście w modelach wyceny fundamentalnej spółek, które są stosowane przez analityków w domach maklerskich i różnych innych instytucjach finansowych, oczywiście będzie sprzyjało temu, żeby obniżać wyceny spółek na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. I to jest ten powód, dlaczego cofnęliśmy się od maksimów wszechczasów, pomimo tego, że giełda na Wall Street rośnie. I oczywiście to, że skala podwyżek stóp procentowych nie była zdyskontowana, i te poziomy 2100, 2150, 2200 punktów na indeksie WIG20 dyskontowały podwyżki stóp procentowych w okolicach 3, a teraz już rynek sygnalizuje, że stopy procentowe mogą w swoich poziomach ekstremalnych sięgnąć przedziału 3,54%, więc no, rynek powinien się dostosować, więc początek przyszłego roku jest duże prawdopodobieństwo, że przyniesie spadki indeksów giełdowych właśnie ze względu na dyskontowanie podwyżek stóp procentowych w Polsce, co wcześniej nie było uwzględniane w cenach. Co jest interesujące, gdy zobaczymy na wskaźnik szerokiego rynku, czyli WIG, to widzimy bardzo ładną obronę. Po pierwsze tych maksimów HOSSY z 2017 roku, ale także, że średnia 200 sesyjna bardzo ładnie zaczęła działać. I tutaj, jeżeli w najbliższym czasie, zwłaszcza na początku przyszłego roku, doszłoby do pokonania tych ostatnich maksimów oraz spojenia średnich kroczących w rejonie około 70 tysięcy punktów, no to wtedy sygnały byłyby prowzrostowe. Natomiast jeżeli doszłoby do pokonania minimów z grudnia, no to wtedy otwiera się przestrzeń do znacznego pogłębienia korekty. Oczywiście dla
Podwyżki stóp procentowych dla wielu sektorów oddziałują różnorako. Dla sektora bankowego są bardzo korzystne, więc tutaj sektor bankowy ma potencjał ku temu, żeby aprecjonować. Natomiast spółki technologiczne na warszawskiej giełdzie, spółki, które są wysoko zadłużone, które mają, korzystają z dużej dźwigni, one są najbardziej narażone na to, że podwyżki stóp procentowych będą miały wpływ na ich wyniki. Stąd też bardzo różne zachowanie pod różnych spółek na warszawskiej giełdzie. I możemy podzielić je na różne sektory. Jak widzicie Państwo, tutaj średnie spółki także bardzo ładnie, w bardzo ładnym stylu odbijają od swoich maksimów, czyli teraz wsparcia w postaci maksimum z 2017 roku oraz średniej dwustusesyjnej. Ta średnia dwustusesyjna ewidentnie pełni rolę pięknego wsparcia, punktu odniesienia i będzie także działała jako taki punkt, do którego będziemy się odnosić na początku przyszłego roku. Gdy popatrzymy na spółki małe, czyli te, które są właśnie najbardziej narażone na ryzyko wzrostu stóp procentowych, to widać, że tutaj średnia dwustusesyjna została pokonana i tutaj zagrożenie dla spadków jest duże. A gdy dodatkowo dołączymy do tego informacje płynące z sektora najmniejszych przedsiębiorstw, czyli z New Connectu, no to tam już widać wyraźną bessę. Więc podwyżki stóp procentowych jednoznacznie działają negatywnie na te najmniejsze, na te małe spółki na warszawskiej giełdzie. Relatywnie dobrze radzą sobie te średnie spółki, a w duże spółki na warszawskiej giełdzie są podzielone. Niektóre rosną jak banki, a niektóre tracą na wartości. Więc warto mieć na uwadze to, co się teraz dzieje, jaki jest rozdźwięk i wpływ tego czynnika fundamentalnego, który powoduje zmiany wycen na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Więc czy ostatnia sesja na giełdzie, która będzie miała miejsce dzisiaj, czy będzie dobrą prognozą na 2022 rok? Moim zdaniem jest to możliwe, ale w przypadku, kiedy dzisiejsza sesja będzie miała albo wyraźnie wzrostowy charakter, albo wyraźnie prospadkowy charakter, ponieważ będzie to świadczyło o tym, że część inwestorów już zamyka albo otwiera pozycje pod 2022 rok. Może mieć to wtedy znaczenie. Oczywiście nie przeceniałbym także początku przyszłego tygodnia, czyli początku przyszłego nowego roku. To też będzie miało znaczenie i spodziewam się także dużej zmienności na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. I oczywiście nadmieniam, jeszcze raz powtarzam, to, co wiecie Państwo już od wielu moich wpisów, że sygnalizuję, że moje nastawienie na 2022 rok dla wszystkich indeksów giełdowych jest raczej negatywne. Spodziewam się, że ten rok nie będzie dobry dla indeksów giełdowych, dla rynku akcji, a 2022 rok może być bardzo podobny do tego, co się działo na indeksach giełdowych w 2018 roku. Jak będzie, oczywiście zobaczymy. Zwróćcie Państwo uwagę, jak są przeceniane polskie obligacje. To także sygnalizuje, że rynek oczekuje dalszych podwyżek stóp procentowych w naszym kraju o skali, która wcześniej nie była zdyskontowana. No i co jest ciekawe, złoty się umacnia na względem amerykańskiego dolara. Po pierwsze jest to związane z tym, że euro-dolar nie chce spadać, próbuje rosnąć, a po drugie z tym, że giełda papierów wartościowych rośnie, więc jest to sygnalizacja, że część, moim zdaniem, jakaś cząstka inwestorów zagranicznych wraca tutaj do naszego kraju i poprzez rynek złotego kupuje akcje, więc no, nie spodziewałbym się, gdyby część inwestorów zagranicznych, zwłaszcza z Wall Street, teraz parkowała w polskich akcjach, licząc na to, że 2022 rok będzie dla nich korzystny. No ale jak będzie, oczywiście zobaczymy. Natomiast wracając do pary dolar do złotego, tutaj do czasu utrzymania nad poziomem 4 zł, to jednak zdecydowanie te faworyzowane są scenariusze prowzrostowe na parze dolar do złotego. No a końcówka roku, zwłaszcza notowania jutro, będą kluczowe, więc no, raczej możliwe jest osłabienie krajowej waluty niż umocnienie. Ale krótkoterminowa sytuacja techniczna i euro złotego, i dolar złotego sprzyja chwilowej aprecjacji, ale rynek jest tak mało płynny, że w każdej chwili można go zawrócić i doprowadzić do tego, żeby tendencja była odwrotna.
I na kolejnym slajdzie wiecie Państwo, kto był największym przegranym, kto jest największym przegranym w tym roku, a kto największym zwycięzcą w tym roku. No i najlepiej zachowała się giełda w Mongolii. Oczywiście to są stopy zwrotu wyrażone w amerykańskich dolarach. W Abu Dhabi S&P ponad 27% stopy zwrotu. Rynki giełdowe na świecie, te rynki rozwinięte, ponad 20% stopy zwrotu, indeksy europejskie, indeks europejski Stoxx 600, 13% stopy zwrotu. Najsłabiej zachowały się giełda w Hongkongu, minus 25, giełda w Turcji, minus 24, Nikkei 5%, a Emerging Markets, indeksy giełdowe, minus 5%, także to nie był dobry rok dla indeksów giełd podobnych do tych polskich. No i teraz przejdźmy do Stanów Zjednoczonych. Jak widzicie Państwo, w tym roku nie było głębszej korekty na indeksie S&P niż 5%, a to pokazuje, jaka jest skala kupowania teraz akcji na Wall Street. Każda korekta jest wykorzystywana do tego, żeby wchodzić w indeksy giełdowe. Rynek giełdowy dyskontował oczywiście inflację, więc jeżeli ktoś zabezpieczył się na rynku akcji przed inflacją, to zdecydowanie była to dobra strategia. Widać, jakie jest teraz odchylenie zachowania stopy zwrotu indeksu S&P względem stopy zwrotu z giełd azjatyckich. Tutaj jest w Azji jest stopa zwrotu ujemna, a w Stanach Zjednoczonych zbliża się do 30%, więc ten wpływ jest namacalny, widać go po prostu jak na dłoni. Sam indeks S&P wczoraj zaliczył sesję lekko wzrostową, ale nie udało się utrzymać nad poziomem 4800 punktów. Zobaczymy, co będzie dzisiaj. Natomiast nastroje dzisiaj rano wyraźnie sprzyjają temu, żeby liczyć na sesję o małej, ograniczonej zmienności. Prawdopodobnie tak będzie. Będziemy po prostu utrzymywać te poziomy do końca roku. Jeżeli coś się wydarzy, to raczej oczekuję wzrostów niż spadków indeksów giełdowych. A indeks DAX ma problemy, żeby zakończyć rok nad poziomem 16 tysięcy punktów. Myślałem, że tak będzie. Na razie jednak mamy lekkie cofnięcie. No, prawdopodobnie dzisiejsza sesja będzie sesją na przeczekanie i tutaj nie spodziewam się większej aktywności. Natomiast to, co jest warte odnotowania, to fakt, że amerykańskie dziesiątki wróciły nad poziom 1,50. To ma oczywiście wpływ zwłaszcza na rynek złota, ale także sygnalizuje popyt na ryzyko na giełdzie papierów wartościowych. Dlatego dalsze wzrosty są faworyzowane w tym krótkim terminie. Amerykański dolar próbuje wzrostu, natomiast cały czas jesteśmy w konsolidacji i tutaj raczej nikomu nie zależy na tym, żeby doprowadzić do wybicia w końcówce roku, więc dzisiejsza sesja powinna być podobna do wczorajszej, przedwczorajszej i do tych z ostatnich dni. Widzimy, jak rośnie wydobycie ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych, jest one najwyższe od maja 2020 roku, a sama cena próbuje rosnąć i tutaj technicznie można spodziewać się, że indeksy giełdowe będą wspierane zachowaniem ceny ropy naftowej, a sama ropa naftowa otwiera sobie przestrzeń do ataku na poziom $80 i będzie tak aż do utrzymania nad poziomem $73. Natomiast złoto poprzez korelację z amerykańskimi obligacjami wraca w rejon spojenia średnich kroczących i tutaj raczej się nic nie wydarzy. Będziemy czekać na początek przyszłego roku, bo dopiero wtedy moim zdaniem będzie szansa na jakąś większą zmienność. Podobnie będzie na cenie miedzi, ale tutaj przewaga byków jest raczej bardziej wyraźna z powodu tego, że utrzymujemy się nad średnią 200-sesyjną, to ma znaczenie. Natomiast fakt, że Bitcoin znowu spada, nie chciał utrzymać poziomu $50 000, nie chciał utrzymać się nad średnią 200-sesyjną, sygnalizuje, że dolne wsparcie, czyli rejon $45 000, który jest teraz wzmocniony tą dolną krawędzią półrocznego kanału wzrostowego, może być atakowany nawet jeszcze przed końcem roku,
Wtedy okaże się, co dalej, ponieważ no, gdyby się okazało, że poziom 45 tysięcy dolarów pada, no to otwiera się przestrzeń do tego, żeby kryptowaluty dalej były sprzedawane, Bitcoin, żeby spadł w kierunku 30 tysięcy dolarów. I oczywiście byłaby to raczej zła wróżba dla indeksów giełdowych, ponieważ no, część inwestorów uważa, że Bitcoin jest takim wskaźnikiem wyprzedzającym koniunkturę na indeksie giełdowym, więc no, trzeba by wtedy bardziej uważać. Natomiast to, że Bitcoin nie chce rosnąć, jest ostrzeżeniem dla byków na ryzyku. Dziękuję bardzo za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. I oczywiście tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tu poniżej. A każdego dnia po sesji na Wall Street będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami na temat tego, jak zamierzam następnego dnia zmodyfikować mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj stopy zwrotu i miłego dnia.